Witajcie! Wreszcie po miesiącach przywiozłem słupki i będziemy robić, słuchajcie, ogrodzenie tutaj. Bo tak bez ogrodzenia, z przodu wszędzie jest, tylko tego przodu nie mam. To mi tak trochę głupio. Słupki długo po prostu leżały, czekały na mnie, ale w końcu muszę je oczyścić. Także mam też tarczę listkową i farbę kupiłem, chlorokauczuk jakiś tam. O, tarcza listkowa jest, także oczyszczę to delikatnie z rdzy, kołki rozporowe, dziesiątka, tam jest chlorokauczuk czarny i to powinno być, jeszcze dodatkowo pędzle. Zobaczymy, czy będę tylko to, słuchajcie, malował pędzlem, czy to po prostu wezmę pistoletem, jeszcze się okaże, zobaczymy, bo sam nie mam na razie pomysłu na to, także to zrobię. Także to zrobię w ten sposób. No i co? I zaraz układam, znajdę jakieś miejsce, przygotuję sobie stanowisko i do roboty. No, słuchajcie, na szybkości taki stół z dwóch palec zbiłem. Co tam znalazłem, po prostu to w tej chwili się trzyma tak. O, na tym poukładam zaraz te słupki i będzie można przystąpić do malowania. Tutaj te gałęzie, które są po prostu od tego, od tej no wiecie, co mam na myśli, to zaraz po prostu to obetnę i tu układam będzie stanowisko, tu sobie będę szlifował i te pomalowane, mówię, wyszlifowane odkładam na koniec i tak po kolei aż zejdą wszystkie, a potem po kolei będę je tutaj, słuchajcie, malował. No i jak pomaluję to, być może nawet pistoletem, słuchajcie, bo wtedy poukładam i raz i zrobione, bez się tam kombinowania. Ale to jeszcze w trakcie wszystko zobaczymy, na razie rozładunek słupków. No. I zabieramy się, słuchajcie, do tych słupków. Nie wiem, one są chyba z czwórki zrobione. Albo z trójki. Już nie pamiętam. Ale zobaczycie. No i patrzcie, tak na oko zrobiłem, idealnie pasuje. Tu podstawa mocna. Też taka pospawana dookoła, także będą fajne takie. Postoją na pewno ładnych parę lat. O. A chodzi przecież o to, żeby zaraz będzie więcej się zmieścić, jak dam jednego tak. O. A chodzi o to, żeby to posłużyło, a nie żebym to musiał co chwilę się z tym bawić. O. Ciekawe, ile mi tu wejdzie tych słupków, bo mam ich 10, ale powinny się zmieścić, a jak nie, to pójdzie jeden na drugi, ale nie będę się martwił na zapas. I być może też je tym samym systemem, słuchajcie, oszlifuję, jak one leżą tak jeden na drugim, znaczy jeden na drugim, jeden obok drugiego. I słuchajcie, tak szlifierką pyk, potem ten, potem ten, potem ten. Odwracam i wszystkie. To będzie chyba najszybszy sposób. Zobaczymy jeszcze. O. Zaraz zobaczymy, czy się zmieszczą. No mam nadzieję, że jeszcze dwa zostały. To będzie dobrze. No pewnie, akurat. O, idealnie. I to było w sam raz. To był bardzo dobry pomysł, że jeden na zmiankę. Na przemian. O, a można to nawet jeszcze ścisnąć, widzę. Tylko tego by trzeba tu, tego tu, tu, o, jeszcze lepiej wejdą. O, tak, o i dobrze, tu jeszcze mam fotele moje do Ursusa.
do 25, 28, to tutaj na razie dam tutaj. Może jakiś będzie ładniejszy, to do swojego zamontuję. Bo tam mam w jednym, w tym z 63, taki słaby ten fotel, a to po oczyszczeniu będzie widać, co to jest. O, jeszcze takie graty. Ktoś, kto ma pojęcie, co to za graty, to będzie wiedział. Nie jest to tak, jak powinno być, ale dobrze, że jest. Przynajmniej ja jestem zadowolony. Z tego, co mam. O! Dobra, przygotowane. I zaraz się przebieram. I będzie szlifowanie. No, zgodnie z zapowiedzią startujemy. Tutaj jeszcze tylko bym obciął jakąś gałąź, o, bo ona mi będzie tu przeszkadzać na 100%. To ją na razie tutaj. W ogóle muszę tą gałąź całą tutaj zdjąć, bo ona, słuchajcie, mi zasłania. Tutaj mam... O, a co to za robale? Widzicie to? Nie wiem, co to jest. O, i tu jeszcze jakiś inny. Muszę sprawdzić. Pierwszy raz to widzę. No, w każdym razie tak, to jest forsycja i ona pięknie kwitnie na żółto wiosną. I tutaj ta, to coś, wierzba, po prostu mi zasłania tą forsycję. A bardzo, bardzo mi to się nie podoba. Ciekaw jestem, czy to obetnę tym. Jest. O. I to też tutaj. Tylko to, żeby tutaj. O, nie, z tego, nie tętegowało się po wjeździe, tak? O. Pyk. No i gitas. I tą forsycję tutaj, no jeszcze to by się przydało zdjąć, bo też tu zabiera słońce. O, pyk. O. Powiem wam, że nie lubię tej wierzby, bo ona jest po prostu, ona mi tam na polu tak zaszkodziła strasznie, zalazła za skórę i dużo tam po prostu szkody. No ale jest, no i trudno, trzeba, żeby została. No i teraz widać tą forsycję, ona tutaj się powinna ładnie rozrosnąć. To jest piękny krzew, fajnie zielony, wiosną pięknie żółty, także fajnie cieszy oko, a to no bazie są z tego, także to dobra, mniejsza z tym. Dobra, mamy dostęp do tu i teraz można się przygotować ze sprzętem. Kabel, szlifierka, no i można jechać z koksem, także zaraz zaczynamy. No, jeden słupek oczyściłem, ale nie nagrywam tego, słuchajcie, bo się tak kurzy, zobaczcie, jak maszyna wygląda, że po prostu nie chcę zakurzyć kamery, bym ją po prostu tutaj zniszczył i ten, a bardzo się cieszę, że ją mam, dziękuję wam, jeszcze raz bardzo dziękuję, ale no po prostu trzeba o nią dbać, więc ja po prostu zostawiam kamerę dalej. Taki słupek, ile mi to zajęło, ja wiem, może jest 2 minuty i jest po prostu oczyszczony, przygotowany już praktycznie. Go jeszcze tylko odkurzę, szmatką powycieram i właściwie nadaje się do malowania. Spodu w sumie nie będę malował spodu, znaczy ten, mówię, nie będę czyścił spodu, bo jaki to sens, to będzie i tak w ziemi, po prostu i tak w ziemi, a to jest na tyle grube, że to nie wiem, 100 lat chyba będzie stało. Ale ten, także to jeszcze kołki takie grube mam duże, także to spokojnie się przytrzyma, także za chwilę tutaj po prostu ogolę, że tak powiem, te 10 słupków i pokażę wam, jak to wygląda. Przystąpimy też od razu do czyszczenia na sucho, w sensie odkurzenia, bo tutaj na pewno jakieś, o widzicie, takie resztki zostają i ja to po prostu przetrę szmatką i zabierzemy się do malowania.
No, słupki oczyszczone. Zajęło mi to pół godziny maksymalnie, także to szybciutko poszło. Teraz powycierane już z tego kurzu, co tu był taki, jest ok. Właściwie no trochę pogoda niewyjściowa, nie? Nie wiadomo, czy to będzie padać, czy nie będzie padać. Takie atrakcje, słuchajcie. O, następny robal jakiś ciekawy. Co to może być? A tego więcej jest. Tu następny. I tu jakieś dziwolągi. Muszę to sprawdzić. O. Dobra, słupki. Także w tej chwili przygotuję właściwie farbę, pistolet i zaraz to wszystko pomaluję. Oczywiście nie będę wam tego pokazywał, bo kamera, nie? Ale ten, ale zobaczycie, jak to już będzie pomalowane. Mam nadzieję, że też szybko mi to zejdzie, bo nie ma co. Także mam puszkę farby, powinno to wystarczyć na te słupki. Jedziemy. No, słuchajcie, moje drugie malowanie w życiu pistoletem. Trochę kijowo nie podoba mi się, bo mi się tutaj zacieki porobiły gdzie niegdzie. Ale powoli dojdę do wprawy, będę wiedział, o co chodzi. Malowałem to chlorokauczukiem, rozpuszczalniku trochę dolałem. I być może po prostu ciut za dużo, no ale to jeszcze po prostu będą takie rzeczy. Zostawiłem sobie jeszcze, bo wystarczyło mi pół litra, żeby pomalować te słupki. Zostawiłem sobie też właśnie resztę farby na to, żeby już tam te wszystkie niedociągnięcia, o na przykład jak tutaj widzicie ten bok tu, takie rzeczy po prostu już pędzelkiem sobie uzupełnię i tak dalej. Bo trochę się spieszyłem, bo pogoda, ale chyba z tych chmur to deszczu nie będzie, mimo że takie czarne, ciemne. W każdym razie to, mam nadzieję, to szybciutko wyschnie i będzie można przystąpić powoli do ogrodzenia. Jeszcze kwestia jest w tym, żeby tą przyczepę muszę wywieźć z powrotem tam na miejsce. No i oczywiście zabrać te kręgi i tak dalej, to co tutaj mam na nie. No i w tym celu, widzicie, ile to się spraw po prostu nakłada jedno na drugą. W tym celu muszę po prostu uruchomić 60-tkę. A na razie nie mam jak, bo chłopaki zajęci, jak nie wiem co. No i to jest po prostu dla mnie w tej chwili poważny kłopot. I kto wie, jeżeli będę musiał, to zabiorę się za to sam. Tego się trochę obawiam, bo tu są takie rzeczy po prostu, których nigdy nie robiłem, parę razy w życiu widziałem. No a to jest trochę za mało, żeby to po prostu samemu takie coś zrobić. Mimo to będę musiał chyba po prostu się za to wziąć. Na razie nie mam pomysłu, w jaki sposób, bo mówię, no kurczę, zrobić te pierścienie, wcisnąć tam i tak dalej, poprzykręcać te tłoki do wału. No dla mnie to jest w tej chwili kosmos. No ale zobaczymy. Na razie w każdym razie, tak jak widzicie, nie próżnuję, mam tysiące różnych zadań. Także nie ponudzę się. Nawet jak po prostu nie ma filmów, to nie jest tak, że nic nie robię, tylko po prostu nie wiem, czy byście chcieli po prostu widzieć takie po prostu rzeczy, które robię, bo robię naprawdę różności, a teraz właśnie jeszcze doszły mi pszczoły i tak dalej. Wpadłem na pomysł, będę robił ule, słuchajcie. Potrzebuję boazerię, nie wiem, czy już to mówiłem, bo napisałem na Facebooku po prostu, że takie rzeczy będę potrzebował. Mogą być rozbiórkowe, cokolwiek, po prostu ja sobie z tym jakoś poradzę, bo to nie musi być nowe do takich rzeczy. No była fajna we Wrocławiu, ale mi niestety po prostu nie zdążyłem, nie zorientowałem się, że ogłoszenie było, także miałbym sporo materiału, no ale niestety ktoś po prostu był szybszy i zabrał, bo była do oddania za darmo z rozbiórki. No a nic w każdym razie, także działamy dalej, tutaj no nieładnie to wygląda, no te zacieki, ale to mówię, to sobie w razie czego papierkiem delikatnie i pędzelkiem to potem domaluję, jak będzie coś mi tam szczypało w oczy, to zrobię i będzie całkiem fajnie. Dobra, to tyle z dzisiejszego filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!